cześć, witajcie z tej strony Solo Podługa 7. Witam was już we pierwszym odcinku z gry Brawlhalla. Tak, dzisiaj sobie jak na razie na początku tak poznamy sobie, jak się gra w tą grę, jak się tutaj wszystko to robi, jakie są postacie. Wszystko sobie właśnie w tym odcinku poznamy, więc ja was zapraszam do oglądania. Najpierw zaczniemy sobie od treningu. Gdzie to można trening? No nie wiem, Brawl Rooms? No to raczej nie, tutaj można dołączyć. Tutaj trzeba się do tego przyzwyczaić. Play, patrzcie, mamy takie gry eksperymentalne. Tutaj mamy futbol, który przetestujemy sobie za niedługo. Tutaj mamy takie turnieje, takie bardziej dla takich zaawansowanych ludzi. Custom Game Room, to już było. To gdzie to może być? Scruffy Strikeout. O kurde! Offline Play. O, tutorials. Jak się gra? Turnieje, treningi. Jakaś impreza, nie wiem. Okej, no to weźmiemy sobie te tutorialsy, patrzcie. I mamy za to mamy za to nagrody. Atakowanie, takie platformowanie, że skaczemy. No i damage, czyli takie jak się najlepiej zadaje damage'a. Więc my już klikamy tutaj attacking. Okej, mamy. Quick attacks C. Heavy attacks X. Okej. Dalej. I trzeba też X przytrzymać, żeby to się udało. Mam tutaj takie platformy do uczenia się. No i jesteśmy taką podstawową postacią. I teraz. Okej. C. Wziąłem. I teraz C, C, X. To są szybkie ataki. C. C. X. Dobra, i trzeba ją tak pokonać. To są szybkie ataki i trzeba jeszcze przytrzymać. O! Czekaj. Bum. A, ucieka mi, ucieka mi. Co jest? Zrobiłem to. Dobra. Jest. Udało nam się. Dobra, dostaliśmy 100 golda. Platformowanie. Okej, double jump, czyli mamy pod spacją. Można 3 razy skakać. Wall jump, czyli po ścianach. I down. Dobra. C. Okej. Jesteśmy. Ja jestem pod tym po lewej, nie? Tą postacią. To jest pewnie ta podstawowa. Okej, wall jump, tak? Bum! I to pod, czyli pod E, a pod S to jest jakby na dół. Na dół, tak, pod S. Dobra. I teraz walka. Pa, na wall jumpa. Cześć, kurde. Żegnaj. Sprzymierzeńcu, chodź tu. Ała. Nie. Nara! Obyś tu nie wrócił. Proszę. Jest! Udało się. Mamy to. Zrobiliśmy takie pierwsze. Next. Dostaliśmy 150 golda. I teraz damage'owanie, o kurde. Dobra. Czyli patrzcie. Czyli tym bardziej ma taki czerwony pasek, to tym więcej dostaje. Białe? Słabo. Żółte? Tak bardziej. Czerwone? Najbardziej. Dobra. Kumam. Spróbujmy. Okej. Tutaj mają wszyscy paski. I co? To jest końcowa walka. Wy tych pasków nie widzicie, ale wszyscy jak na razie mają białe. Jakie paski są na górze? Oznaczające, kto ma ile życia. I każdy ma po 3 życia. Czyli końcowa walka. Dobra. Tu stoł? Bum! Chodźcie tu. Dobra. Będzie moja podstawowa postać w tym momencie. Dobra. To jest podstawowa postać dla całej gry, nie? Chodź tu. Dobra. Jestem tym zielonym, którego już znacie wszyscy, nie? Wszyscy go tu znajdą. A, nie pykło, nie pykło. O kurde, dwóch pokonał na raz. Spadaj. Jest! Zrobiłem to. Wygrałem. No dobra. 200 golda. Bagdash. O kurde, ale fajne. Dobra. To są jakieś eventy. O nie. Z tymi się ich zaodpalił. Dobra, czekajcie, escape'uję, dobra. Mamy legendy do kupienia, mam 1400 golda. Wow. Dobra, to kupimy sobie tą podstawową postać. Już. Jo. Ale to będzie mocne. Kupiliśmy sobie. Teraz możemy zagrać sobie swoje własne gry. Okej. I co? Mam wybrać 3 postacie do walki. Dobra.
To najpierw wybierzemy sobie tego Baudouera. Co? No nie mam nic do niego. I klikamy C. Mam. Weźmiemy sobie tego Lorda Wraxa. Czy jakąś tam? Jakoś? I weźmiemy sobie tą Bryn. Bryn, tak. Dobra, i możemy wybrać kolor brązowy, żółty. Wezmę może brązowy? Brązowy wezmę. Nie no, bo nie wiem, który. To żółty, tak standardowo, wiecie. Żółty to taki dobry kolor. Okej, no i jesteśmy. I patrzcie, teraz mam tego żółtego mojego, on się nazywa Baudouer. Dawaj. Oła, oła. Dobra, dostałem. Okej. Okay. A, bo to mnie ładowało dopiero do gry. Walczę z jakimś Teską, on ma tam trzy postacie. Ma jakiegoś wilka, jakąś, nie wiem, dziwną babkę. I tego El Primo trochę. No dobra. A więc lecimy na walkę. Odaj mi to. Oła! Ty, jakie ma nogi fajne. Ej, ale że nogi to jest jego broń, to wow. Chodź tu. Au, au, au. Ej, to nie będzie łatwe, to nie będzie łatwe. Bo to są prawdziwi ludzie, to nie są już takie boty. Dobra, dostał? Cześć. Cześć. Naura. Spadł. Esunia. Dobra, może szybko pójdzie. Okej, mam swoją kolejną postać. Ma jakiegoś pieska robota fajnego. Ma został bombą. Nie, ma jakaś bomba. Chodź tu. Nie. Nie. Nie gin, nie gin w tym momencie. Baudouer, nie rób mi tego. A masz. Chodź tu. Dobra, dostał? Cześć. Wow. Uja. Coś się tu dzieje. Ajajaj, ajajaj. Ja już mam mało, ja mam czerwony pasek. On też ma czerwony pasek. O kurde, ej, wyrzuciłem broń po dwóch. Nie, moja bomba, nie. Dobra, on ma czerwony pasek, dobra. Teraz sprawdzamy moją pięść. Nie używamy broni, bo mam czerwony pasek. Pa, bo to będzie moja piącha. Patrzcie widzowie, piącha. Piącha mocy, oddaj mi ją. Chłopie. Tak, ty to działa. Piącha mocy. Dawaj, byku. A, kurde, nie trafiłem. Nora. Esunia. Nie no, mam S na nim, a mam S. Łap! Cześć! O! Ej, fajny ten Lord Wrax! O! O, nie trafiłem, nie trafiłem! A masz! Chodź tu! Nie trafił, ała! I cześć. Uwaga. Daj mi. Kurde, nie trafiło. Ona się potrafi tepać, jak strzela. XD. Łonie. Oła. Łap. Dobra. Pożegnaj się, byku. Czekaj, trafię go. Nie, no nie wierzę. Nora, piącha mocy. I pato widzowie. O! Nie trafiłem. Mrygzę. Chodź tu, chodź. Nie wierzę! Co to było? Oła, oła! Kurde, zginąłem. Dobra, teraz będę miał tą Bryn. Okej. Okay. Tą babę anielkę dziwną jakąś. Dobra, ja chcę piącha. Piącha mocy! Wygrałem to! Ale mam broń dziwną, jakąś laskę. Wygrałem to. Patrzcie, mam misje swoje własne. I patrzcie, będę miał swój własny kolor i w ogóle. Że levele? Jo, ile tych postaci jest? To jest ten El Primo, Reno, Magiar. Ło. O stary, ale tych postaci będzie ogrom, nie? To wiecie co? Co jeszcze możemy tutaj zagrać? Free for All podobno jest fajne. Musimy Free for Alla zagrać. Teraz inną postacią. To weźmiemy sobie może Hattori. To by było dobre. I pod kolorem teraz brązowym. Dobra, lecimy. Dobra. Teraz zobaczymy, co Hattori potrafi. Okej. Okay. Cześć. Kurde, nie udało mi się. A, co to jest?
Co to jest? Patrzcie na nas, a na niego. Nie, no to będzie przeginka. Ja nie dam rady. I patrzcie, będziemy mieli 3 minuty czasu na pozabijanie się. Czyli patrzcie, 3 minuty czasu na zabijanie się w tym momencie. Wiem, że to jest głupie, ale tak. Taka jest ta gra. Dobra. Oła. Żegnaj. Nie, co jest? W berka się bawimy. Dobra, czekaj. To jest ten gościu. On ma styl zarąbisty, nie? Oła. Chodź tu. Czekaj. Ile muszę coś zrobić? Oła! No nie wierzę w to! Ale ja głupi jestem. Czekaj. Ty gościu wyszedł chyba. No nie wiem. Dostał? Cześć, byko! Nie trafiłem! Chodź tu. Dobra. Nie. Dostał. Leć, byko. Dawaj. Okej, to jest na punkty. Czyli jak kogoś pokonamy, dostajemy 2 punkty. Jak przegrywamy, to albo 1 minus, albo 2 minus. Nie wiem. Widzowie, bo chyba pod tym filmikiem teraz nie ma komentarzy, nie wiem czy są, ale pod jakimś shortcem, który ma komentarze, możecie mi napisać, jaka jest wasza ulubiona postać w tej grze. Bo moja według mnie dotychczasowo to Boudwer, ale dopiero, nie? Jak to będzie, jak chwilę minie moje granie w tą grę, to może będzie zmienię postać. Ale też Lord Vrax jest fajny. Ale ja dopiero gram swoją 4. postacią w tej grze, więc to się nie dziwcie. Wracam tu. Wróciłem po 10 latach, siema. I chyba odeszłem w tym momencie. Ej, ale słuchajcie, tutaj tak dużo osób ginie, że ja już dosłownie to wygrywam. Sus to bombą! Widzieliście to? Dobra, mam 6 punktów. A 40 sekund do końca. Może mi się uda. Dostał. Spadaj. Dobra. Cześć. Dobra, bierz to! Daj mi to! Ba! A! Leci! Bum! Ale to jest stresujące! I mam 8 punktów, jakim cudem? Jak ja tu nawet nic nie robię! Jak ja tu nic nie robię, to ja farmię punkty, dosłownie! Uuu! Patrz, bo gościu mnie uderzył, ja wyleciałem w górę, nie? I dzięki niemu nie dostałem bombą. Co się tu stało? Jeden. Wygrałem to. Amazing. Wygrałem to. A gościu ostatni, nie wierzę. Jak mógł. Gościu ma najlepsze rzeczy, a ostatni był. O, nie ustając. No dobra. Okej, sprawdźmy sobie jeszcze wszystkie postacie, wszystko co tu jest. Podobno jest też coś takiego, w którym. Podobno jest taki tryb, w którym mamy dosłownie wszystkie postacie. O! To! Patrzcie! W tym momencie mam wszystkie postacie. Po z Kung Fu Pandy. Tutaj mamy Kung Fu Pandę też, Tai Lung. Pocz! I klikam C. I coś takiego jest. What? Oj, ale to jest mocne. Nie, no to trzeba przeglądać sobie to, bo tutaj jest na przykład Jake, Finn, nawet jest The Rock. A to jest Warner Bros'a wszystko, tak? To nie wiem, jakieś rycerze. Ej, no wiecie co? To jest Rayman Legends też. Teraz, jak widzicie, tutaj są te wszystkie postacie. Napiszcie, które wszystkie kojarzycie, bo to są wojownicze żółwie, ninja na przykład. Nie? Możecie przyznać, które są wasze takie ulubione postacie z tego. Ej, to będzie moje ulubione! To! Widzowie! To postać będzie dobra. A czekajcie, tutaj mam teraz wszystkie style, więc możemy sobie zobaczyć, jakie są. Patrzcie, co tu się dzieje? Mamy jakiś Love Struck? White, Red, Pink, Grey, Sunset, Cyan, Orange, Purple. A tutaj można sobie broń do tego wybrać. Tutaj można do tego. Tutaj można sobie robota wybrać. Coś się tu dzieje? Może sobie takiego psa porąbanego. Tutaj możemy wybrać, które chcemy.
Jak się nazywa? Plażu Night. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że się podobało. Ta brauchala jest mega fajna, więc do zobaczenia w kolejnych. No i cześć!